Witamy serdecznie panią Edytę, a z panią Edytą jest pan Karol Żarkiewicz z Lipinek. Od 2010 roku prowadzi własne gospodarstwo rolne położone w 8 miejscowościach na terenie 3 gmin Sosnówka, Sławetycze i Tuczna. Do 2021 roku w gospodarstwie pana Karola prowadzona była hodowla bydła mięsnego. Proszę też o powitanie gromkimi brawami, bo oni się napracowali nad tymi wieńcami. Piękna tradycja, tradycja robienia tych wieńców, która powoli niestety zanika, a tutaj jest tak licznie obecna, więc bądźmy za to również wdzięczni. Sołectwo Dębów jest również z nami. Przywódcę razem z nami i jest również piękno okolicznościowy wieniec z Motwicy. Przewodniczącego Rady Gminy Sosnówka, sołtysem wsi jest pani Ewa Sawicka. Witamy serdecznie przedstawicieli i piękny wieniec z Pogorzelców. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli, witamy piękny wieniec stworzony na dzisiejszą okazję. Zapraszamy serdecznie. Odważnie, Romanów. Odważnie, dziękujemy bardzo, nam miło. Pozdrawiamy. Serdecznie rozwadówkę. W rozwadówce Folwark radną jest pani Barbara Hołowieniec, która jest zarazem wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sosnówka, natomiast stanowisko sołtysa piastuje pani Małgorzata Hilczuk. Witamy bardzo. Gminy są pan Władysław Hilczuk oraz pan Maciej Dacewicz, natomiast sołtysem wsi pani Marlena Łobacz. Witamy serdecznie Sosnówkę, witamy również i dziękujemy za przygotowanie takiego pięknego wieńca. Jak to się mówi, ostatni będą pierwszymi. Witamy bardzo serdecznie. I szanowni państwo, żeby tradycji stało się zadość, to musi się odbyć również symboliczne przekazanie chleba. To jest pochę chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Dziel do gospodarzu sprawiedliwie, by nikomu nigdy go nie zabrakło. Dziękuję, obiecuję, postaram się podzielić go tak, aby nikomu nie brakowało tego chleba z tegorocznych plonów. Był zapas. Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Dożynki to nasza najpiękniejsza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Podczas jednej z homilii święty Jan Paweł II nawiązał do ciężkiej pracy na roli, mówiąc: oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Wielu ludziom trudno doceniać pracę rolnika. Nie mają też świadomości, jak wiele poświęceń ona wymaga. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Pozdrawiam gorąco organizatorów i uczestników wydarzenia dzisiejszego. Dzisiejszy dzień jest smakowitym świętem wszystkich mieszkańców, a także doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat sztuki kulinarnej i zwyczajów tego regionu. To czas zabawy i odkrywania arcydzieł rodzinnej kuchni, jak również talentów rękodzielnictwa i dziejów tutejszego koła gospodyń wiejskich, które z prawdziwym zaangażowaniem dbają o kultywowanie tych wspaniałych tradycji. Na dobroć człowieka niesie pokój ludziom w dom. Thank you.
przekaż dalej. A tutaj mamy taki dymiący dym, to jest dwutlenek węgla. Woda jest ciepła czy zimna? Nie wiem. Na razie jest taka letnia, ale się ochładza. O, dzień dobry. Kto nie dotknął jeszcze? Kto by chciał jeszcze dotknąć? A Mateusz? Ja nie chcę. Poczekamy, tylko zaraz pan zapowie. Bardzo. I jeszcze raz, proszę chłopaki. O, z nosa tutaj ucieka ten azot, paruje cały czas. Mam język. O, dziewczyny. A można na krótkowo od razu powieść? Może zamkniętymi ustami spróbuj. O, super chłopaki. Ekstra. Dziewczyny, ja bym chciała się od was nauczyć. Nasza Danusia pokazuje nam tutaj dokumentację fotograficzną KGW i tam można zobaczyć takie jedno zdjęcie, na którym przyjechała pani i tutaj udziela lekcji, jak robić właśnie to danie. To jest kartek pieczony pod cebulką. No i powiedziałem, że jest tej potrawie czosnek. Jedynie czosnek dzisiaj. Tyle główka czosnku pokaże, że to jest naprawdę czosnek. Konkurencji, w której zobaczymy, kto okaże się najlepszy. Mamy Michacie! Są Sosnowian. Witamy serdecznie. Dojechały. Ostatnie, ale nie. Nie pijemy. Będzie odpowiednia komenda. Zabieramy i sobie staniemy z tymi napojami. Uwaga, uwaga! 3, 2, 1, start! Jedziemy. Technika jest przeróżna, słuchajcie. Wciągająco zasysająca. Dawaj, Tomek! A tutaj pan ma niezły spust. Powiedział, że jeszcze jest trać. Dobrze. Brawo! Dawaj, Szkinia! To jest trzeci zawodnik. Dawaj, Szkinia! I wody. Jednak treningi nie położę dać. Brawo! Kolejna osoba z Wulkaru już na, idzie szybciej, takie mam wrażenie. To wszystko przez bębel. Uwaga, dopingujemy. To się rozstrzygnie między tymi dwoma zespołami. Jakie wypadki przed dni od dna? No bo mało wody. Ja też dalej. Sorry! Problemowe cię wygląda. Prawie!
No właśnie. A tu skupienie mówię. Znowu rzuca. Staramy się nie podnosić kuperku. Bo strasznie. Jeden ruszyli. A my dopingujemy, nie może być cicho, no dajcie im troszeczkę dopingu dla swoich faworytów. Slalomem, slalomem, nie omijamy tutaj pachołku. Wiecie, na czym polega slalom? Okej, okay. Super, już coraz bardziej widzę. A to mogłem odwizdać lekki falstart, ale niech wam będzie. Ale nie wywalamy. Super. Mówię, nie przetaczamy opony na przeciwnika. I musimy opony przetoczyć za linię, tutaj narysowane, pamiętajcie. Dacie radę? Aby się opony nie pomyliły. No to szykujemy się. To się gratuj! Szybciej! Pamiętamy, że to ma być slalom, gigant. Bez wywracania pachołków. I pierwsza zmiana na zakręcie. Ojojoj. Słaby pit stop powiedzmy. Słaby pit stop. Jedziemy! Na ostro teraz! Już wszystko na jedną szalę! Ostatnia prosta Sosnówki! Gorące brawa dla Sosnowianek! I ostatnia prosta Podbory Lanek! Gorące brawa dla Podbory Lanek!